Słucham, tu restauracja Pod Wieprzem. Tak, proszę państwa, zamówili państwo 4 befsztyki olbrzymy. Przygotujemy. Dziękujemy. Oni zamówili befsztyki giganty z dostawą do domu. Świat jest łaskaw dla bogatych. To prawda, myjemy tylko suchy chleb i mleko. Przestańcie się użalać. Jak wam się zachciewa befsztyków, to weźcie się do roboty. Rozumiecie, Lenie? Mnie się już śni befsztyk w sam raz dla mnie. Mnie też. Już go czuję. Zbliża się. Proszę wejść. Wybaczcie mi, że odsapnę. Jak dobrze. Befsztyk na masełku to jedna z najwspanialszych rzeczy na świecie. Chyba jestem usatysfakcjonowany. Co za uczta? Już skończyliście? Musicie jeszcze zapłacić rachunek. A tak, niech pan pójdzie po pieniądze do szefa na 10. piętro. Do Arsena Maigret, tego detektywa? Tak, jesteśmy jego gośćmi. Jak już nas zaprosił, to niech płaci. Nie tak dawno widziałem na własne oczy, jak zjadał suchy chleb i mleko w restauracji. Dobrze zrobiłeś, odsyłając go. Już zaczynał mnie nudzić. Musimy się chyba ukryć, zanim tu wróci. Gdzie by się tu schować? Gdzie by się schować? Już wiem. Znalazłem dobre miejsce. Wspaniałe. Nikt mnie tu nie znajdzie. To moja kryjówka. Nie wpuszczę tu nikogo. Kto pierwszy, ten lepszy. Uciekaj stąd. To moje miejsce. Ale to moja kryjówka. Przestańcie się kłócić. Jak pięknie błyszczą te gwiazdy. Czary września. Zbliża się hrabia Don Juan. Wieprz, który przybył z nieba. Wieprz, wieprzek, wieprzowina. Dość tego, tylko nie w ten sposób. Pomyliliście się. Droga księżniczko, to ja, twój wierny sługa. Miło mi cię ujrzeć, mój drogi hrabio. Skończcie z tym. Mamy informacje od pawiego komputera. Co to za informacje? Muszę je natychmiast usłyszeć. Paw kosmosu przemienił się w metalowy wachlarz, którego właścicielem jest Nino Cinolitubi z Suzuka. Przygotujmy się do podróży autostradą czasu. Metalowy wachlarz Nina Cinolitubiego? Co to za wachlarz? Któż to może wiedzieć? Nie traćmy czasu. Wyruszamy natychmiast. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy w roku 1587. Nino Cinolitubi i Misero Nodo wybrali się do Murasenada, by przyjrzeć się, jak żyją inni feudałowie. Nino Cinolitubi znany był ze swoich mocy pozazmysłowych, a Misero Nodo z siły fizycznej równej sile 30 ludzi. Nino, czy zabrałeś swój wachlarz? Oczywiście, nigdy się z nim nie rozstaje. Ten wachlarz to właśnie paw kosmosu. Ten Nino to piękny mężczyzna, bardzo różni się od kogoś, kto od dawna zabiega o moją rękę. Doprawdy? Jest o wiele bardziej urodziwy niż Wrzesień, lecz znacznie mniej przystojny, sprytny i inteligentny niż ja. Per
Dlaczego się zatrzymałeś? Wyczuwam czyjąś obecność. Minocino litubi i miseronado, nadszedł wasz ostatni dzień. Tak przemawia tylko wróg. Nino, będziesz musiał walczyć z moją sztuką magiczną. A ty z moją. To chyba przekracza moje siły. Nino Cino Litubi, nic nie możesz zrobić, prawda? Patrzcie! No i co? Koniec twoich czarów? Nie bądź takim fanfaronem. Będziesz trząsł się ze strachu, zobaczysz. Próba miecza. Siły magiczne. Przybywajcie na pomoc. Nie pokonacie mnie. Moja moc jest ogromna. Nie warta 4 groszy. A jak z tym sobie poradzisz? A z tym? Co teraz, przyjacielu? Jesteś w sieci? Zajrzyj do wnętrza sieci. Rozzłościłeś mnie, uważaj. Hej wy, popatrzcie na to. Życie tych ludzi jest w moich rękach. A ty skąd się tu wziąłeś? Nie twoja sprawa. Jeśli uczynisz choć jeden fałszywy krok, będziesz odpowiadał za życie tej kobiety i jej dziecka. Co robimy, Nino? Nic nie możemy zrobić. Życie niewinnych istot jest rzeczą najważniejszą. Będziemy spełniać jego rozkazy. Ludzie zawsze się na to nabierają. Nie uciekną. Przywiązałem ich do drzewa węzłem elektrycznym. Oszukaliście mnie, to nikczemne. Bardzo mi przykro, jeśli jednak zdobędę pawia kosmosu, czyli ten wachlarz. Królestwo kalendarza będzie nasze. I ja będę królem. A ja ożenię się z księżniczką poniedziałek. Proszę pokornie, księżniczko, nie odmówisz mi przecież. Nie mogę się doczekać tego dnia. Powiedz tak, księżniczko. Tak, zamieniony w wachlarz. Kto ośmiela się nam przeszkadzać w tak doniosłej chwili? To ja, Beppe. Co takiego znowu? Wrześniu, październiku, załatwcie ich. Zajmiemy się tym, ale najpierw, panie i panowie, pokaz października. Oto zwykły człowiek. Oto październik. Panie, panowie, październik jest zawsze lepszy. Nie traćmy czasu, załatwmy tę bandę. Naprzód! Naprzód! Zwycięstwo musi być nasze. Zaraz ukaże swoją supermoc. Beppe, szybko! Na pomoc! Ratunku! Dzięki tej broni mogę przejrzeć wszystko na wylot. Zacznę od nóg, bo one są najbardziej interesujące. To mój mały wynalazek. Co wyprawiasz, Wrześniu? Przed chwilą wyjaśniłem. Nie zrozumiałaś? Nie możesz tego zrobić. Mogę.
A teraz metamorfoza. Odwagi. Spójrzmy na scenę przemiany Beppe w Jato de Tamana. Nikt dokładnie nie wie, jak to się odbywa. Jedno jest pewne. Jato de Taman jest niepokonany. Nie patrz tak na mnie, wrześniu. Zrób coś. Spokojnie, nie patrzę. A nawet jeśli patrzę, to nie podglądam. Uspokój się, księżniczko. To tylko ja. Gdzie jest moja broń? Gdzie? Ja to de Taman. Tajemnice i sekrety ukazują nowe światy. Ja, obrońca uciśnionych, przybywam, by ich bronić. Jesteśmy trochę brudni, ale to nic strasznego. Bez naszych ubrań nie wyglądamy uroczo. Ja wcale nie jestem brudna, mów za siebie. Czyste jest moje ciało i czysta dusza. Jesteś pewna swojej czystości? Takiej skóry jak moja mogą mi pozazdrościć wszystkie kobiety na świecie. Wcale nie jestem brudna, jak ci dwaj. Brudne są twoja dusza i myśli, ty nędzna kreaturo. To prawda, ja to detamanie. Ta kobieta to brud, straszny brud. Co? Co? Jak ja się czuję, pracując dla kogoś takiego jak ona? Jeszcze mi mówi, że jestem brudny, a może ja lubię bakterie. Moje ukochane bakterie. Może ci się to nie podoba? Ja mam natomiast czystą duszę. Kończ i przygotuj się do walki. Biri pi, biri po, kto zwycięży, kto ach, kto. Mój nowy wynalazek, lis o 10 ogonach. Temu wynalazkowi nikt się nie oprze. Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę. Przybądź, królu, do pomocy, uczyń wszystko, co w twej mocy. Kto mnie wzywał? Słyszałem dwa głosy. Dzień dobry. Zbliża się pora cotygodniowej transmisji. To ja, Nando Martellotti. Ja i mój kamerzysta będziemy transmitować dzisiejsze spotkanie i postaramy się pokazać cały jego przebieg. Coś mnie podgryza. Dalej, wrześniu, pokaż, co potrafisz. Dziś ty, księżniczko, poprowadzisz tę maszynę. Ty będziesz kierować walką. Będę kierować? Taka jestem szczęśliwa. Jestem pewna sukcesu. Pomyliła pani przyciski maszyny. To chyba nie był mój najlepszy pomysł. Muszę zdobyć przecież doświadczenie. Będę miała rezultaty, jak będę ćwiczyć. Sieka nasze pociski jak marchewkę. Ojej, nadchodzi. Mam jeszcze w zanadrzu niespodziankę. Co z tobą, gwiezdny królu? Nic nie mogę zrobić. Nie czuję się zdolny do jakichkolwiek działań. Nic nie rozumiem. Wymieniłem programy kontrolne Gwiezdnego Króla. Teraz my nad nim niepodzielnie panujemy. Jeszcze nie jednym potrafię go zaskoczyć. Teraz ostatecznie rozstrzygniemy walkę. Ty chyba naprawdę jesteś bardzo sprytny i nawet dość przystojny. Jestem świnką, która przynosi szczęście. Nie mam kontroli nad komputerem. Spróbuję zbombardować ich zaporę elektromagnetyczną. Zaczynam. Ja to detamanowi uda się przerwać kontrolę nieprzyjaciela nad Gwiezdnym Królem, niszcząc ich barierę elektromagnetyczną. Pomogę ci, Gwiezdny Królu.
Jesteś wolny. Przygotujcie się na śmierć. To chyba nie jest to, o co nam chodziło. Zapomniałem uruchomić zapory zapobiegające złemu losowi. A to znaczy, że i tym razem dostanie się nam. Chyba nie wszystko idzie całkiem po mojej myśli. Komputery Gwiezdnego Króla nie są już pod naszą kontrolą. Uwaga! Teraz moja kolej. Miecz Sprawiedliwości. Zaczekaj, chcemy odpokutować. O my grzeszni, błagamy cię na kolanach o jeszcze jedną szansę. Nie chcę tego słuchać. Wysłuchaj błagań. Nie. W takim razie umrę z honorem. Zostałam upokorzona. Nie patrz tak na mnie. Wstydzę się. Nie wierzę już w żadne twoje słowa. Posłuchaj mnie, Gwiezdny Królu. Jestem mała i bezbronna. Złożymy ci hołd jak zwycięzcy. Słyszysz? Flet gra na twoją cześć. Witajcie, panowie, witajcie. Witajcie, chłopcy. Gwiezdny Królu, niech zapanuje pokój. O to się modlę. I niech moja siostra znajdzie wreszcie męża. O mój kochany, wiedziałam, że dobrze mi życzysz. Niech spełni się twoje życzenie. Jaka wspaniała procesja. Chcę to zobaczyć. Wszyscy, nawet zatwardziali przestępcy, mogą prosić mnie o łaskę. Nie cierpię zbrodni, a nie zbrodniarzy. Wiem, co to miłosierdzie. I okażę je wam. O, to pokutnik Wrzesień. Będziemy cię czcić, Gwiezdny Królu. Mój ukochany Wrześniu. Najdroższy poniedziałku. Chodźcie do mnie. Tak, kochana. Nie zapomnimy tej ceremonii, Gwiezdny Królu. O, ale ty się stałaś umięśniona. Nie jesteś chyba księżniczką. To straszna pomyłka. Na pomoc. To nieważne, byleś mnie kochał. Idź sobie, jesteś brzydka jak Gwiezdny Król. Gwiezdny Król? Kto to tak wrzeszczy? To ten nudziarz Wrzesień, którego czas wyrzucić już na śmietnik. Gwiezdny Królu, mam nadzieję, że go zmiażdżysz. Jesteście niepoprawni. Gwiezdny Król ma rację. Byłaby z nich ładna para potworów. Znowu rozzłościliśmy Gwiezdnego Króla. Zawsze tak się kończy. Wilk zmienia sierść, ale nie zwyczaje. Jestem wściekły. Żegnajcie, przyjaciele, dziś pokonano nas, lecz zobaczycie sami i nasz nadejdzie czas. Choć dziś leżymy w prochu, bo w walce się to zdarza, to wkrótce się spotkamy w Królestwie Kalendarza. Paw kosmosu uczy nas, że w życiu trzeba walczyć i nie poddawać się przeciwnościom. Warto to sobie zapamiętać. Znam dobrze te sprawy. Nigdy nie stanowiły dla mnie tajemnicy. Gdzie jesteś, Pawiu Kosmosu? Może ktoś z was, przyjaciele, widział go przypadkiem? Nessuno di voi l'ha per caso visto.